Magowie uśmiechali się do siebie z zakłopotaniem, jak ludzie, którzy wiedzą, że właśnie byli członkami zespołu synchronicznego robienia z siebie durniów. Witajcie, to jest 162 odcinek podcastu Swing. Z Wrocławia mówię do was Konrad Okoński i Robert Sienicki. I dzień dobry. Będziemy raczyć was komentarzem do drugiej części filmu Hogfather, czyli Wiedźmi Kołaj, na podstawie powieści Terry'ego Pratchetta, którego obaj z Belle kochamy. Jeśli słuchacie nas teraz, to znaczy, że słuchaliście części pierwszej, bo jeśli... Jeżeli nie słuchaliście części pierwszej, to polecamy przesłuchać część pierwszą. Tak, to znaczy, no tak. Nie wiemy, czy da się słuchać komentarza części drugiej podczas oglądania części pierwszej. Jeżeli ktoś to sprawdzi, proszę dać znać. Tak, jeśli jesteś osobą, która odpaliła część drugą, nie słuchawszy części pierwszej, to mam nadzieję, że czujesz się jak wyjątkowy rodzynek, którym jesteś. Jeżeli ktoś chce puścić sobie nasz komentarz od tyłu i obejrzeć go oglądając film Christophera Nolana Tenet, też może to zrobić i dać nam znać, jesteśmy bardzo ciekawi. Specjalnie dla tych osób mam specjalną wiadomość. Nie masz to! Chcielibyśmy, żebyście ustawili swoje filmy w momencie, kiedy zaczyna się część druga. Kiedy jest ciemno, za chwilę zacznie padać śnieg i wyłaniać się napis Wiedźmi Kołaj, część druga. I na 3, 2, 1 wesołej nocy strzeżenia wiedźm odpalamy film. Daj jakieś krótsze hasło, żebyśmy mieli na pewno pewność, że klikniemy w tym samym czasie. Klikaj w momencie, kiedy powiem E. Właściwie, nie, czekaj, ja kliknę, jak skończę pierwsze słowo mówić, wesołego, a ty kliknij w momencie, jak zacznę. Wtedy będziemy mniej więcej równo. Dobrze. W takim razie 3, 2, 1. Wesołej nocy strzeżenia wiedźm. Wydaje mi się, że kliknąłem tak, jak chciałeś. Ja się pomyliłem, ale potem jeszcze poprawiłem. Okej, okay. Teraz muszę Nieważne, damy radę. Najwyżej będziesz z przodu albo z tyłu. Ostrzegam, że mogę kichać, ponieważ zacząłem kichać przed chwilą. Ale chyba też przestałem już kichać. Może będzie dobrze. Konrad kicha, a ja siedzę cicho. Belle, powiedz mi, że druga część zaczyna się identycznie jak pierwsza. Tak, druga część zaczyna się identycznie jak pierwsza. Jezus. Ten sam opening... Też to sprawdzałem przed chwilą. Myślałem, że włożyłem niewłaściwą płytę do swojego używanego często odtwarzacza płyt. Myślałem, że zripowałem zły MP4. A, dostaniemy ten. Dostajemy tego fajnego Atuina na stal, więc to jest... Tak, możemy się nim nacieszyć. Wciąż... Ten sam jest nieużyty w kolorze magii bodajże. O. Aczkolwiek w Going Postal już nie użyli tego. It's so nice they used it twice. Jak już wydali pieniądze, to na trzy filmy, nie? Patrz, jak słońce pięknie krąży wokół tego żółwia i tego świata. Jak Pan Bóg przykazał. Właściwie nie jeden Bóg. Jak cały panteon nieogarniętych bogów. To jest naprawdę dobrze zrobiony pyszczek. Mój mały kotek płacze. Madara, chodź na kolankę. Tak, ale uważam, że ten szczur był zrobiony jeszcze lepiej. Może dlatego, że był wkomponowany w prawdziwą scenerię, a nie, wiesz, w bitmapy kosmosu. Mi się wydaje, że nie, że się mylisz, ale no... Słuchaj, no masz prawo się mylić. David Jason, grający rolę drugoplanową. Michelle Dockery na trzecim miejscu, ponieważ jest kobietą. I grała tylko w jednym filmie wcześniej. A tak, jest mało znana. Ale... W sumie jest tu, to nie jest też tak, że ona jest całkowicie pierwszoplanowa tutaj. Jest, jak zawsze, u Pratchetta kilka głównych postaci. To jest ensemble piece, tak. Więc... Mógłbyś się kłócić, że Eryk był filmem, gdzie było dwóch głównych bohaterów tylko i nie było za dużo zmiany perspektyw, ale to też jest taka nowelka, która ma 20 stron. Tak. Lubiłem patrzeć na Anglopot. Jest to wieża. Tylko wiesz, że jakby kanonicznie ta wieża... Ma trochę taką magiczną właściwość i jest dłuższa w niektórych miejscach niż w innych, trochę jak TARDIS. Jest chyba wyższa niż ilość schodów wewnątrz, jakby, czy, albo odwrotnie. Wchodzi się na nią dłużej? Nie pamiętam. To jest urocze, że muszę ci powiedzieć, że to jest zupełnie jak wasze święta, tylko inne. No, jeśli nie domyślicie się po świętych Mikołajach i drzewkach, i prezentach, i próbach zabicia personifikacji zjawisk. About blood. Blood. Oh, sweet blood.
It's pronounced ty a ty my. Cały czas patrzę na Sydney'a i myślę, że jaki to byłby fajny rinsuit. Ja patrzę na T-Time'a i wyobrażam sobie, jak fajna byłaby książka Pratchetta o kogoś z Gildii Skrytobójców i przypominam sobie potem, że jest taka książka i jest świetna. Piramidy. O, to jest ta książka, której nie czytałem, więc... Masz przed sobą bardzo przyjemną rzecz. Zakładam, że to jest taki śmieszny Assassin's Creed. Nie, myślę, że bardziej powinieneś myśleć o ruchomych obrazkach, czyli masz książkę, która zaczyna się kimś, kto robi coś konkretnego, ale potem przestaje to robić i zaczyna robić coś innego, jak okay. Mag, główny bohater ruchomych obrazków. Tak, tak. Oh, good. Czy Mr. T a Timmy miał w książkach... Nie miał w książkach drastycznie różnych oczu, nie? On miał chyba Wydaje mi się, trochę. Że miał jedno dużo jaśniejsze, czy coś takiego. Mhm. Na pewno coś było z jego oczami w książkach, więc to... On jest bardzo dobry tutaj. W ogóle cała ta ekipa w tym domu wróżek jest świetna. Tak, oni są wszyscy super. W sensie, że casting jest wyśmienity. Bring me the girl. Mówił, że przez to, że to jest jakby bardzo mały budżet, to nikt im jakby nie narzucał aktorów poza tym, że wzięli Javida Jasona, ale im pasował akurat. Mm-hmm. A tak to mogli sobie wybrać sami obsadę i nikt nie miał żadnego problemu. Jak często machasz komuś nad głową kosą i pojawia się jego duch i mówi, zbrali zęby, wszystkie zęby. Uważam, że jest szkoda, że nie powstało więcej tych adaptacji telewizyjnych, bo one są przyzwoite. No ale one nie. Wiesz dobrze, że nie wszystkie miały poziom tego filmu. Nie, ale moim zdaniem Going Postal miało. Ja Going powinienem... Postal wyszło naprawdę dobrze. Ja powinienem go zobaczyć jeszcze raz, bo widziałem go tylko raz i to była jedna z moich ulubionych książek Pratchetta w momencie, kiedy ją czytałem. Ona mnie tak, naprawdę. Ona jest bardzo dobra, ale i film moim zdaniem naprawdę fajnie zrobili. I też tak jak właśnie Wiedź Mikołaj, tamten film nie polega na dużej ilości efektów specjalnych, więc kiedy są efekty specjalne, to mieli na nie budżet. Mm-hmm. I tamto też jest obsadowo super. Tak, chociaż często w adaptacjach książek... David Tennant jako Moist. Powiem ci, że często mi się zdarza, że w adaptacjach książek w roli jakiejś jest obsadzona osoba, którą wyobrażałem sobie jako szczuplejszą. Nie wiem, tak ze Snape'em. Też był szczuplejszy u ciebie? Tak, w mojej głowie Snape był takim chudym, takim długim, chudym krukiem. Oh, you're the nice lady. Myślisz, że będą robili rytuał Arsk Entei? Nie, robią go w kolorze magii. Absolutnie uwielbiam określenie o God of Hangovers. To jest po prostu geniusz. Będą musieli odsucić Boga Kaca. Wytrzeźwić go. Wytrzeźwić, tak, to jest słowo, którego szukałem. Jest jakaś klaczjańska kawa, która potrafi wyciągnąć z najgłębszego kaca, pamiętam. A nie, czekaj, otrzeźwić właśnie, czyli jakby wyciągnąć z pijaństwa. Co jest za tymi drzwiami? Nie wiadomo, dlatego się próbują dostać. A, oni po prostu zobaczyli fajne drzwi i stwierdzili, że chcą dostać się do środka. Oni próbują dostać się do każdych drzwi, otworzyć każde drzwi. Trzeba coś robić w momencie, kiedy kradniesz wiarę dzieci. To trochę trwa.
On nie powinien mieć z tym problemów. Jest przyzwyczajony. Myślałem, że to będzie widać, jak takie ciało spada z tym oknem. Czy ten człowiek może przestać zaciągać się niezapalonym papierosem? To mnie doprowadza do szału, jak byłego palacza. Jestem przekonany, że to jest wymóg, który musieli jakoś obejść. Czy chcieli, żeby on palił, ale telewizja powiedziała, że nie. Święty Mikołaj nie powinien przynosić zwierząt. Tak, nie ma, nie powinno być prezenty. Pies jest na zawsze, nie tylko na święta. Dostanie jabłko i... I piłkę na sznurku? Ta piłka na sznurku to jest choinka. Bardzo biedna. Z powodów socjoekonomicznych biedne dzieci powinny dostać biedne prezenty. Dokładnie. Znaczy przygotowali szery dla niego? Nie. Nie. Jeśli dasz ludziom dżem dziś, to go zjedzą i będzie po dżemie, ale jeśli dasz im dżem jutro, to będzie ich ciągnął przez całe tygodnie. Mi się bardzo podobał cytat Peczeta, że możesz dać człowiekowi ogień i będzie mu ciepło przez godzinę, a możesz podpalić człowieka i będzie mu ciepło do końca życia. O, jest nawet flashback. Flashbacki to potężna sprawa. Jest flashback i jest Pratchett w tle. O, tak, tak, słyszałem, że będzie. Myślałem, że będzie na koniec filmu. Pratchett gra sklepikarza. Wydaje mi się, tak, jest. O Jezu, jaki uśmiechnięty, fajny. Taki młodziutki. Taki młodziutki. Czy film może tak po prostu randomowo w pewnym momencie sprzedać ci flashback? No ktoś opowiada, więc czemu nie? No nie wiem, tak wydaje się dziwne, jeśli to się zdarza tylko jeden raz w momencie, kiedy postać drugoplanowa o tym mówi. Dobrze było go zobaczyć, dobrze wyglądał. Powinien grać w większej ilości filmów. We wszystkich swoich grał. Tak? W wszystkich trzech adaptacjach, no. Teraz będę chciał jej zobaczyć. Możemy zobaczyć. Chociaż powiem ci, że to, co najbardziej chciałbym chyba robić w przyszłości podcastu, to znajdować gówniane filmy fantasy na Netflixie i oglądać je. Tak też można. Że on zamierza skręcić potem tego papierosa, którego teraz zmoczył. Nie. Muszę sobie zgłosić trochę, bo... Another thing's ending in Oli. Wiesz, jest taką fajną, ciepłą postacią, która tak bardzo chce rozumieć ludzi. Tak. Czy możemy wkładać dzieci do tych toreb, żeby się ruszały? Naprawdę. O, i patrz, masz. Zeżar bibułę. Może była zamoczona w kwasie. Przestań mówić do człowieka, który słucha ściany.
Nie pamiętam, co będą stosować tutaj. Chyba jakiś dziwny lek zawierający jajko. Powinni. Pamiętam to. Jestem cały czas jestem pod wielkim wrażeniem designu kostiumów magów. Niech się przyjrzę. Są dokładnie takie kostiumy, jakie w mojej głowie noszą magowie. Z grubsza mówiąc, żywy. Żywa tkanka zdecydowanie. Bardzo trzeźwy. Patrz, jeden z nich faktycznie ma szufladki w swojej czapce. O, faktycznie. Nie zwróciłem na to uwagi wcześniej. To jest Ritkali. To jest Ritkali, tak. Czy kwestor jest szalony już w tej części? To jest znakomity pomysł, że abyśmy zmieszali wszystko i zobaczymy, co wyjdzie. Hej, to brzmi jak coś, co magowie chętnie by spróbowali, jeśli to nie oni muszą to wypić. Może się schował krzesłem. Może to jest ten koleś z laską, to jest kwestor. Kwestor to był ten, który był szalony potem, nie? Berser! W sensie doprowadzony do szaleństwa przez krzyki Ritkuliego. Tak, i wydaje mi się, że w teorii w tej książce już powinien być, bo w ruchomych obrazkach był właśnie kwestor, było bardzo dużo z Ritkalim. Tutaj już mógł jeść pigułki z suszonej żaby. Tak. The wow wow sauce. Mogą sobie pozwolić naprawdę na wiele, bo leczą Boga. Teoretycznie nie mogą go zabić zbyt łatwo. A to jest też nowy Bóg, więc kto wie. Nowy Bóg ma mniej many albo coś? Im mniej osób w niego wierzy, tym ma mniej mocy, nie? Tak, widzisz Karła w tej scenie. To jest krasnolud, który jest ogrodnikiem w niewidocznym uniwersytecie. Nazywa się Modo. Nie lubi, kiedy niszczy mu się róże, ale wiesz, 100 czy 200 lat sprawi, że będzie miał czas wyhodować kolejne. To było bardzo kiepsko nakręcone odrzut. Hej, mają lepsze i gorsze sceny. Ja już obiecałem, że nie będę chrupał, ale ja mam ochotę chrupać, bo jedzą. Tak. Nie przyszedł do mnie kotek. Słuchaj, jak odrzucił palec. Już mam ochotę na Herkulesa, jak widzę tą szatę z przytą gumką. Ostatnio się zastanawiałem nad powtórką Herkulesa. Ja polecam. Mój ulubiony Disney chyba. Zdecydowanie. Jeden z lepszych. Ja nie wiem, czy Mulan nie lubię bardziej, ale... Tak, to jest zupełnie inny klimat w sumie. Ciężko je porównać, więc ustalmy, że są na moim pierwszym miejscu oba. Ale Herkulesa można powtarzać ile razy się chce. Jest super fajny. Tak. Patrz, jego głowa jest ciągle na tym samym miejscu. To chyba angielski aktor, sądzę, po zębach. Tak, na pewno grał w takim brytyjskim serialu My Family. Jak czy grał w Doktorze Who? Nigdy nie grał nikogo mądrego. Nie kojarzę go w Doktorze Who. Cię cały czas. Jak się poruszał.
Ridkuli jest postacią, która nigdy nie potrafiła trzymać języka za zębami. Było chyba kiedyś w książkach wspomniane, że Ridkali i babcia Weatherwax mieli jakąś przeszłość razem, nie? Tak. Dobrze pamiętam. Tak, on... On przyjechał w Panach i Damach do Lankre, bo został zaproszony na ślub królewski. I się spotkali. To tego nie czytałem akurat. Jest to jedna z tych książek, która na mnie czeka. Tak jak czeka na mnie Rincewind w Australii. Ale to jest ostatni Rincewind i trochę czuję, że... Ale masz dużo zajebistych książek przed sobą jeszcze. Naprawdę, Panowie i Damy też są taki ekstra. Taki był mój plan, że najpierw czytam te końcowe, a potem będę mógł jeszcze jako nowe czytać te ze środka. Ale ci fajnie. The smartest plan I never crafted. Także no, dowiesz się sporo o młodości babci Weatherwax, ale dużo z tego to są takie... Nie dostanie zbyt dużo szczegółów. Wiesz, jak to jest. Wiem. Nie wiem, czy wiesz, ale tak działały właśnie pierwsze komputery. Dokładnie, tak sobie wyobrażam. Mhm. Oczywiście najłatwiejszym sposobem na wyświetlanie tekstu było stworzenie pióra, które będzie pisało. Czy to jest Hairless Fairy? Chyba tak. Why is she a man? Sometimes previously. Jest za szczupły na Dina. Czy jest dźwięk dzwonków, kiedy oni mówią o tym? Tak. Ding, ling, ling, ling noise. Ding, ling, ling. Pożeracz skarpetek i ołówko jad nie istnieją. Oni są bardziej mądrzy niż sprytni. To wygląda jak Łukasz Babiel. Koleś co upadł? Tak. Made in China. Sort of a franchise operation. Czy ty miałeś jakiś taki zwyczaj z zębami w domu? Nie. U nas był jeden. Znaczy była, jakby znałem jakby wróżkę, zębuszkę, że coś takiego bywało robione, ale nie, wydaje mi się, że ja nie robiłem tego. U nas się nie wkładało pod poduszkę za pieniążek, tylko u nas się kładło mleczne zęby do pudełka na okap kuchenny. To jest szwedzka tradycja. I było powiedziane, że tam, gdzie jest twój pierwszy ząb mleczny, tam do tego wzrostu urośniesz. Czemu? Dlatego chyba posadziłeś na dach? Nie, faktycznie dorosłem do okapu. Tak gdybym wiedział, to by... Gdybym wiedział, to nie włożyłbym do szuflady pod
Ryszowi też wsadzimy zęba gdzieś wysoko, jak mu wypadnie, jak mu wyrosną. Zaprogramujemy swoje dziecko przesądami. Tak jak ludzie, którzy, wiesz, jak się dziecku podaje przedmioty, żeby wybrało jeden z przedmiotów i wtedy oceniasz, czy tak. będzie milionerem, czy pisarzem. Bo czy bierze ołówek, czy bierze pieniądz. To tak też możesz programować dziecko, tylko podsuwasz mu bliżej. Jeśli śmierć pojawia się w którejś z książek Pratchetta w większej roli, to zazwyczaj zachowuje się dziwnie. W sensie, kiedy nie zachowuje się dziwnie, to ma rolę epizodyczną. Tak, zwykle jeżeli jest, to jest coś związanego, że musi przestać, przeważnie musi przestać być śmiercią. Tak, albo chce. Bo w Morcie on idzie na wakacje, żeby Mort robił za niego. To tak. chyba na tym polegało. W Kosiarzu idzie, zostaje farmerem. W Soul Music stara się zapomnieć, bo pamięta wszystko. Mhm. Tak, tak było. W Hogfather jest Robiza Mikołaja. Tak. Nie pamiętam, w Złodziej Czasu on też coś tam... A chyba Złodziej Czasu było mało śmierci ogólnie. Chyba było bardziej na Susan nastawione. To znaczy śmierć chyba... Nie, czekaj, czy tam nie... Czy to nie jest jedna z tych książek, gdzie śmierć i reszta jeźdźców apokalipsy spotyka się, żeby nastąpił koniec świata i pojawia się piąty tak. jeździec, który odszedł, zanim stali tak. się sławni? Tak, tak, tak. Mr. Soak, tak. który dostarcza świeże mleko i śmietanę. Tak, coś takiego było. Ej, niezły kolejny potwór. Piękna wkurzajka. Leciał. To miejsce jest jak pole minowe już teraz. To jest ciekawe, że oglądałem tyle razy i nie zwróciłem uwagi, że faktycznie ma szufladki na kapeluszu. Patrzyłeś na jego ciuchy. Nie patrzyłem na kapelusz. O, jesteśmy przy heksie ciągle, dobrze. Jedna z rzeczy, które... wiesz, śmierć w Polsce jest słowem, które jest damskie, więc też śmierć wydaje tak. się bardziej, że jest kobietą u nas. A w angielskim ale jest... Ale to jest różnie, bo na przykład... Jako mężczyzna. Jako mężczyzna, ale na przykład w Marvelu postać śmierci była kobietą. Mhm. Też w zasadzie u Pratchetta nie do końca... Thanos się kochał w personifikacji śmierci, to była kobieta. Mm-hmm. No, w Sandmanie jest kobieta. jest skończona ilość wiary we wszechświecie. W zasadzie tutaj u Pratchetta też niekoniecznie musiałby to być mężczyzna, bo jest to wchodzący szkielet, nie? To tylko lekarze wiedzieliby, jakie był płci. Wydaje się, że taka niebinarna postać. Out of cheese. Kim jest Redo ze startu? Jest ten only te blanty. Nawet nie wygląda już jak papieros. I wypadają mi cały czas. Bo kiepsko jest kręca. Muszę sprawdzić w książce, czy tam było coś z tymi papierosami. Jestem ciekaw, ale mi się wydaje, że chcę tą książkę sobie przesłuchać teraz. Będę w klimacie świątecznym.
To jest scena, którą bardzo, bardzo, bardzo lubię w tej. W książce chyba też jest, więc. We might be as poor as a disabled banana. Czy śmierć właśnie zniszczy jedną z głównych opowieści świątecznych o umierającej dziewczynce z zapałkami? Tak. To jest istota, która, wiesz, której nie zależy na naszych legendach w ogóle. No ma brodę aż po zęby. To jest bardzo ładna scena. Find her a job. Find her a job. Może potrzebuje nowej pomocniczki. Może niech sprzedaje zapałki. Za zapałniczki. No, jest, to jest oburzające. Jest biblioteka i nie ma bibliotekarza. To jest trochę oburzające. Być tak Stevens. Nigdy nie byłem w kraju, w którym ktoś wiesza skarpety na kominku. Jest tak obcy zwyczaj dla mnie. No to chyba tak amerykańsko mocno, nie? Bo u mnie też nigdy nie... Znaczy no... Nigdy się nie wieszało. Ta książka jest angielska i tak, jest dużo o skarpetach. Prawdopodobnie. Yes, Nobby. Czy to jest wciąż cameo, jeśli oni są w tylu scenach? W sumie nie. Tak? Nie wiem. Pewnie tak, no. And I may well be checking up later. Jedzie dziewczynka, która nie ma nic do roboty, tylko się patrzy na jednego i na drugiego. To jest niskobudżetowy film, nie mogła dostać mówiącej roli. Mr. Brown znalazł robotę swojego życia. Wybrali aktorkę, która była dobra tylko w tym, żeby leżeć i udawać, że jest martwa, po czym leżeć i udawać, że wcale nie jest martwa już. Gdzie jest głodna. Ale już jest głodna. O, się zresetowały drzwi. Twarz pełna rozczarowania. Nie jest zły, tylko rozczarowany. Przez no. Myślałem, że coś się stało z ekranem. Z Maria, gdzie my jesteśmy? Skończył się budżet. Jest ta gra z Deadpoolem na PS4. No. I z tego co wiem, to w tej grze jest coś takiego, że na początku jest wszystko takie super efekty, wiesz, wybuchy i dużo rzeczy. I potem jest żart, że przepierdolali cały budżet na grę i gra się robi coraz brzydziej wyglądająca. Aż tak, w końcu jest taką 2D pixelozą. Ja grałem w tą grę, ja strasznie bym chciał znowu w nią zagrać, tylko wydaje mi się, że ona już nie istnieje, w sensie chyba jej nie sprzedają już. Coś jest z nią nie tak, można ją znaleźć, ale jakby second hand i drogo. Ja co chwilę go wyglądam. I już ostatnio widziałem, że tam po 200 zł chodziła. To jest pewnie kwestia licencji na coś. Tak, musiała jakaś licencja wygasnąć. Gdzie oni dotarli teraz? Bo ja w sumie nie uważałem, bo gadaliśmy do zespołu. Oni idą do zamku Tooth Fairy. I najwyraźniej i to zamek Tooth Fairy jest w dziecięcych rysunkach. Well, I'm the best-ish.
myślałem, że ktoś tam wisi, że to jest wisielec. Banjo czuje się jak u siebie, on jest w umyśle dzieckiem. Skarpeta, jaka długa skarpeta, come on. Hej, mówili no, coś jest... o nadziei. Jak możesz zmieścić dużo prezentów do małej skarpety? Jak Mikołaj, który odwiedza wszystkie domy w ciągu jednej nocy i przeciska się przez komin, mógłby zmieścić duży prezent do małej skarpety? Nielogiczne. Oni czekają na Wiedźmi Kołaja. Oni tak. A zostawili jakąś pułapkę czy coś? Nie, po prostu czekają. Ale nie da się przyłapać Mikołaja. On zawsze przychodzi, kiedy akurat nie patrzysz. Zawsze go przyłapali. Kiedy idziesz szukać pierwszej gwiazdki. Fajnie, że zrobili te światełka w oczach. Tak, robią robotę. Przez to, że ma tą, że to jest taka maska, to ta głowa jest taka wielka trochę, ale... Tak. W jakichś w ruchomych obrazkach była taka scena, że magowie chcieli udawać, że są incognito. Że nie są magami i... I stwierdzili, że wzięli sobie takie kawałki drucików i założyli sobie za uszy, żeby wyglądało jakby mieli sztuczne brody, bo tak. Przecież magowie mają prawdziwe brody. Tak, a potem byli zdziwieni, że nikt ich nie przepuszcza w kolejce. Tak. O Jezu. O! Myślałem, że otworzył te drzwi kopiąc je po prostu. Najstarszym sposobem świata, kiedy coś nie działa. Mr. Teacup. Kobiety są zawsze najtwardszymi postaciami u Pratchetta. To jest dziwne, że w dolary oni mają. Angkor Pork Dollars. Skąd pochodzi... It's like Canadian Dollars. Właśnie, skąd pochodzi słowo dolar? Może to coś oznacza? Let's Google it. I'm just Googling it. Kurs dolara. Więc waluta wielu krajów najwyraźniej. Od niemieckiego Thaler, w skrótu od Joachim Staller. Okej. Okay. Czyli moneta z kopalni srebra z Joachim Stalu. Alright, that's okay. That's a knowledge. Potem to było używane na monety w hiszpańskich, amerykańskich koloniach, ale też używane w brytyjskich koloniach.
czyli w każdym świecie fantazy, w którym masz kraj, który wygląda trochę jak Niemcy, możesz teoretycznie używać takiej waluty o takiej nazwie. Ej, znaleźli to miejsce. Tak. Idąc przez ten dziwny obrazek. Tak, bo to miejsce znajduje się na dziecięcych obrazkach. Ale oni przyjechali tutaj w inny sposób chyba wcześniej. Tak, ale dotarli ostatecznie do... W sensie, ta wieża nie wyglądała z zewnątrz tak, kiedy przyjechała tutaj ekipa Teatime. Nie, bo oni chyba weszli w inny sposób. Ten krąg też wygląda jak narysowany przez dzieci. Tak, student malował, więc wiesz. A ja wiesz, że kiedy chodziłem do fryzjera, to często do nowego fryzjera, to często pytałem ich, czy zdarzyło im się mieć kiedyś klienta, który chciał zabrać swoje włosy, ponieważ bał się, że ktoś go zaczaruje. I jeszcze nie spotkałem fryzjera, który powiedziałby, że tak. W większości tych fryzjerów musiałem wytłumaczyć, o co mi chodzi. Czy wiedzieliście, że kiedy weźmiesz czyjeś włosy, to możesz rzucić na niego czar? Ktoś się zaśmiał, ale nikt z aktorów się nie śmiał. Ale jeden z nich spuścił wzrok, kiedy na niego popatrzono. To był tak zwany śmiech Schrödingera, bo jeśli ktoś będzie zadowolony, to możesz się uśmiechnąć wtedy tak szeroko i pokazać, że to byłeś ty, a jeśli nie będzie zadowolony, to możesz udać, że to nie byłeś ty. Drzazga, chodź na kolanka, no chodź. No chodź. Teraz Mac będzie otwierał te drzwi. Mac, który jest studentem magii. Tak. Który wygląda trochę zbyt starego na studenta. Inni studenci są zdecydowanie młodsi. Ale ma taką strzępiastą brodę, co sugeruje, że może, wiesz, próbował ją wyhodować i mu nie rośnie. Tak. No to tak właśnie w mojej głowie Erin Smith ma taką dość słabą brodę. Erin Smith zawsze jest w książkach, na okładkach Kirby'ego rysowany stary. Czy stary? Nie zauważyłeś. Mam wrażenie, tak, że bardziej taki mega zestresowany. Na przykład ma bardzo długą, siwą brodę. Naprawdę? Tak. No co ty? Ja mam wrażenie, że raczej to jest taki młodzieniec z wielkimi worami pod oczami. Zaraz ci znajdę. Niechaj znajdę Light Fantastic Cover. No, otwórz się. Wrzucam właśnie na czat tę okładkę. Put yourself together, tutaj... we're supposed to be professionals. na Kirby. Ten najstarszy rysownik. Tu masz rację, to tak. Na tych jest stary. I on rysuje starego tego. A co jest ciekawe, postać obok niego to jest dwukwiat. Wiadomo, że... Pamiętam, ci powiedzieli, że dwukwiat ma cztery oczy. Tak, i on rysował go czterokiego. Tak. Chociaż miał po prostu okulary. Tak, to było. Ale i tak lubię bardzo te stare okładki. Tak, one mają klimat. One oddają trochę taki szalony klimat Pritchetta. Aczkolwiek wierność do historii jest w środku jest bardzo, bardzo dyskusyjna. No, zwłaszcza jednej z książek, do której była niewłaściwa okładka. Nie wiem, czy słyszałeś i widziałeś. Do którejś, chyba do pierwsze, straży jakiejś? Pierwsze wydanie straży? Chyba pierwsze wydanie ruchomych obrazków miało... Z Carpet People. Tak, i ja mam to wydanie. Tak? No proszę. Jest to dziwne, bo nigdy nie widziałem ilustracji do normalnego wydania na żywo. Ja mam. Zobaczę, jak będę u ciebie. Przestań macać zęby na ścianach. Gdybyś miał zęby w swojej ścianie, to nie bym macałbyś?
Rozdzielmy się. Ten dom przyzywa nasze koszmary, rozdzielmy się. A ten ich szef jest ekstra. Chcę go zobaczyć w większej ilości filmów. Kim on jest? Gdzie jest? Gdzie jest? Nie kojarzę w większości tych aktorów z innych produkcji, tak żeby ktoś się szczególnie wybił. Bo oni są pewnie w jakichś takich angielskich produkcjach. Może grałem w jakichś EastEnders czy coś, więc... A wiesz, której książki jeszcze nie czytałem? Nie czytałem Jingo. Peter Guinness. Jingo jest o straży. O wojnie, nie? O wojnie, o ksenofobii głównie. Tak, no bo głównymi bohaterami jest straż w Jingo. Nice. Pamiętam, że nie czytałem, dlatego że polski tytuł był bardzo straszny. Jaki był polski tytuł? Polski tytuł był Bogowie Honor Ankh-Morpork. Faktycznie jest napisane, że jest to o straży. No to wiem, co muszę dokupić. Ten aktor grał w mnóstwie filmów od 1979 roku. Najbardziej go kojarzę z serialu Moja Rodzinka z późniejszych sezonów. Nie, ja ciągle sprawdzam tego Brzydala, który jest głównym szefem. Będzie grał w Justice League w miniserii telewizyjnej Zacka Snydera. To zobaczymy go w przyszłym roku. Gra w TV Movies i TV Series i TV Miniseries głównie. Grał w Merlinie. Grał w Doctor Who Dreamland TV Miniseries. Oglądałem, to jest... Mr. Dreda. Animowany jest... A, to on tylko podkładał głos. Grał, tracę film. Weszli do pokoju. Grał w Alienie 3. Aliena 3 muszę sobie obejrzeć wersję reżyserską. Podobno jest dużo, dużo lepsza. My ją widzieliśmy chyba z Moniką. Próbuję sobie przypomnieć, czy nie była strasznie długa. Nie jestem w stanie stwierdzić, bo nie widziałem, ale mam Blu-ray kupiłem. Jak były te wydania kioskowe jakiś czas temu, wszystkie części Aliena były wydawane za 2 lata. Zazdro! To pierwsze 3 sobie nabyłem. Do trzeciej jeszcze nie dotarłem. Or the civil service of everything. Ja też jest bardzo fajne w tej scenie color grading, bo masz wrażenie, że jest ciemno, a w niektórych serialach często kręcą w ciągu dnia w dobrym oświetleniu, po czym robią niebieski filtr. Tak. W Doktorze Who w jednym z ostatnich odcinków Capaldiego jest tak bezczelnie, kiedy jest jawnie kręcili w ciągu dnia, a potem color gradingiem próbowali zrobić, że jest jednak taki późny wieczór. Jak, ale to już w postprodukcji? tak bardzo źle wyglądało. Swoją drogą nie wiem, co ten reżyser tego filmu robił poza sprawić, bo wiem, że on na pewno reżyserował Kolor Magii również. Huh. Nie wiem, co robił poza tym, czy coś. Sprawdźmy. Właśnie, rzeczy telewizyjne. Co możesz zrobić napastnikowi, kiedy jesteś obogiem kaca? Zesłać na niego kacza? Co drugiego pamiętam, że na premierze Going Postal była mowa o 2 kolejnych, które mieli robić, ale jakoś się to rozmyło. Czyli dawno temu? No dawno temu, w 2010.
Pamiętam, że kolejny miał być albo Czarodziejstwo, albo Ancien Academicos. Pamiętam chyba, że Ancien Academicos miało być następne, dlatego że miały być jakieś chyba mistrzostwa Euro w Anglii wtedy. To nie była dobra książka. Ja nie chcieli się podpiąć pod Football Frenzy, tak jak Godfather miał być, wiesz, pod święta, tak tam też chcieli podbić pod to, że ludzie lubią piłkę nożną. Czy ja wiem, ciężko co, mi wchodziła tam, bardzo. Mi nie. Ja chyba jakoś spodziewałem się, że to będzie złe i jakoś nastawiłem się lepiej i wydaje mi się, że jakoś tak weszła mi ta książka po prostu. Nie jest to żadna z tych książek, które tutaj będę chętnie wracał, bo może jeszcze wrócę z raz, ale... Ja ją czytałem ale dokładnie jakby... dwa razy. Ale wiesz co, to jest jedna z tych książek, które mogły mi nie podpaść przez to, jak były przeczytane, bo ja słuchałem ich w audiobooku. To ja czytałem sam. Obosieczny miecz audiobooków. Dostajesz ciekawą interpretację aktora, ale jeśli ci nie podejdzie, to może ci zepsuć książkę. Świeć rozmawia z Heksem, tak? O. Można naprawdę skomplikowane zadania rzucić Heksowi. Bardzo fajnie Heks wygląda jako projekt taki poskładany. Tak powinien wyglądać dla mnie TARDIS. Wnętrze TARDIS powinien być taki śmietnik posklejany. To jest, chciałbyś, żeby było wydanie TARDIS zrobione w tym stylu? Takim steampunkowo... Wiesz, to trochę w tym stylu był TARDIS Matta Smitha. Wydaje mi się, że on był taki bardzo... Wihajstrowy? Trochę wihajstrowy, to jest dobre słowo. Ale one, TARDIS zawsze ma, projekt TARDIS jest zawsze też trochę taki TV sci-fi, jakieś takie panele świecące, błyskające, pulsujące. Tak. W filmie telewizyjnym, który był jakby pomiędzy starą a nową serią, był TARDIS, który był taki bardzo w drewnie. O. Taki bardzo fancy. A fancy TARDIS. Ale TARDIS się zmienia tylko, kiedy zmienia się doktor, nie? Nie, niektórzy doktorzy mają kilka... O. Zmienia się wtedy, kiedy ktoś z produkcji stwierdzi, żeby zmienić. O. Matt miał chyba dwa różne. Święty Mikołaju, na święta chciałbym. Tak. Nowe mrówki. Szybciutko. Pojedynek Susan i Teatime? Chyba. On mówił, że ma plan na pokonanie śmierci. Tak. Jesteś jedną z franczyz śmierci. Skąd on to wie? Bo studiował. A, no tak, studiował śmierć. Rozkminiał jak można.
Ona ma doświadczenie w zabijaniu potworów. Znaczy, biciu potworów. Taki dumny z siebie. Tak, bo wie, że będzie żył jeszcze chwilę. Muszę przetłumaczyć to teraz. No co, drogą, to też jest bardzo, bardzo odważny ruch ze strony Pratchetta, że najpierw prowadził Morta w jednej książce, który jest całkowicie głównym bohaterem, gdzie kończy się, chyba ślubem nawet się kończy Mort, nie? Jakby na pewno kończy się romantycznie na plus. Po czym robi kolejną książkę o śmierci, w której Mort umiera z żoną na samym początku. Jak ten, jak jebany Alien dwójka. Czy nie, czekaj, Alien trójka. Tak, Alien trójka, wszyscy nie żyją. Trochę też wiesz, z drugiej strony to też jest ta sama myk, co jak oglądasz, czy nam czytasz Władcę Pierścieni po Hobbicie, nie? I myślisz sobie, o jak było fajnie. Był Hobbit Bilbo i 13 śmiesznych krasnoludów. Nie wiem, masz, Bilbo jest smutny, stary i obłąkany przez przez pierścień, który znalazł. A te krasnoludy, znajdziesz się zwłoki dwóch z nich. Ale też potomka jednego z nich. Tak. Gimli jest synem Gloina. Tak, i Gloin bodajże też jest na zebraniu Uleronda. Czy chcesz wiedzieć, co znaczy motto Domu Śmierci? Non timetis messor? Don't fear the reaper. Nice. Don't fear the reaper. Chociaż nie wiem do końca, dlaczego oni chcą się tam włamać, żeby zabić faktyczną wróżkę Zębuszkę. I'm proud of it. That's medium, Dave. Anthony jest też tak, że oni chcą do wszystkich drzwi się dobrać, żeby jak najwięcej zębów znaleźć, w razie gdyby tam było więcej zębów. Może. Nie jestem pewien. Jest inkognito, więc jest na zielono. To jest jego koszmarem. W książce było coś innego niż tutaj, z tego co pamiętam, ale nie pamiętam co. Scissorman. Jest coś innego for budgetary reasons. Teatime chce zabijać te rzeczy, żeby sprawdzić, czy może je zabić, nie? To jest dla niego jak... Jest takim naukowcem hobby. Śmierci. Tak. Dlatego był jako jedyna osoba, która już zaczęła rozkminiać w wolnym czasie. To tak jak ktoś ciebie prosi, żebyś narysował jakiś komiks, a ty mówisz, że już masz doświadczenie, bo już rysowałeś trochę takich postaci. I ludzie patrzą na ciebie jako wariata, mówi, czemu rysowałeś postacie Star Wars, zanim ktoś cię poprosił o rysowanie postaci Star Wars? I just like Star Wars. Ktoś powie, czy wyobrażałeś sobie kiedyś T-Rexa uprawiającego seks z autobusem, a ty mówisz, mam tutaj kilka skeczy. Szkiców, przepraszam. Ale skeczy też jest super. Jestem komikiem, mam tu kilka skeczy na ten temat. Ale ona wygląda dobrze w tej szacie. Tak. Takie szaty są zajebiste strasznie. Chciałbym mieć taką szatę też.
z takiej grubej wełny, którą mógłbym nosić w zimie, jak pada śnieg. Każdy chłopiec sprawdza. Każdy twardy koleś ma mamę, która jest twardsza od niego. Totalnie. No jest największym koszmarem. Jest idealna. Ona jest jak taka matrona z Pythonów. Jest taka ugrana przez mężczyznę? Tak. Jezu, straszna. Tylko nie klapek. Nie gazeta. Mokra ściera. Fajnie, że ten, że Tea Time jest taki potężny, bo Susan normalnie tak jakby jest tak mocną postacią, że mogłaby zmierzyć każdego innego przeciwnika. Musi mieć przeciwko sobie kogoś takiego jak on. Totalnie. Czy wiesz, przechodzi przez ściany, come on. Well done. Nie, klasyczna filmowa scena. Zawsze to spadanie jest nienaturalne. Nie znoszę sceny, gdzie główny zły spada, ponieważ to jest takie... Znaczy tutaj jakby ten film jakby sobie z tym radzi, bo ona go faktycznie wypchnęła. Ale zazwyczaj główny zły spada, żeby zginął, ale żeby główny bohater nie miał go na sumieniu. Tak. Tutaj ma to dużo sensu. Ale bardzo jakby ciężko jest w filmach pokazać, że ktoś spada i żeby to wyglądało naturalnie, bo właśnie często tak jak tutaj, nie? Jakby nagrywają kolesia, który macha nogami i oni go po prostu odsuwają. Pomniejszają go. Pomniejszają go. Dobrze to grało w Die Hard, bo w Die Hard na końcu Alan Rickman też spada. A tam jest zwolnione tempo, nie? Tak, ale tam jest też fajnie zrobili, ponieważ mieli go, on był gdzieś tam przyczepiony i mieli go puścić na 3. I puścili go na 2, żeby było jakby faktyczne zaskoczenie na jego twarzy. Patrz, on przeżył ten upadek. Nie, oni go chyba ożywili. No co ty? Wszystko, co dzieje się teraz, jest dla mnie zaskakujące, bo nie pamiętam końcówki tego filmu. A, jeszcze jest sporo tego filmu. Tak. Hehehehe
Pratchett też ma miecze świetlne. Well, we'll need a new door. Podoba mi się, że jeden cały czas siedział trzymając noże i widelce. Nie wiem, że z tyłu mu rozwalili. Nadzieja umiera ostatnio. Nie ma zabawy z dziewczynkami. Nie ciągnij za włosy. A co się stało z Medium Dave? Czy on umarł ze strachu? Ta matka go chyba zabrała, więc to był jego koszmar. A ona pasuje na Susan. Tak. I drzwi się same otworzyły. Wiesz, co tam będzie? Wiem. Pasta do zębów. Czemu? Nie wiem, bo tak jakby, wiesz, żeby trzymać się tematu. A to co tu jest? Pasta i szczota. Czy to jest faktyczna oryginalna wróżka zębuszka? The original, you might say. Będzie miała skrzydełka. Tak, mężczyzna w tym. Mężczyzna w peruce. Czy jesteś w stanie powiedzieć, że to jest peruka, czy to też jest dla ciebie? To jest peruka! Kurwa mać. Nawet farbowane włosy tak nie wyglądają. Czy to jest Albert? Te głosy są trochę ciężkie. Bogeyman to jest strach, nie? Nie mamy tego w polskim folklorze. Nie chyba. Znaczy ogólnie to się tłumaczy jako straszydło, więc możliwe, że jakaś forma straszydła jest w polskiej, słowiańskiej mitologii, ale nie żeby mi przychodziło do głowy konkretne... Czy Bogeyman to jest ten u Pratchetta, który się chowa za drzwiami? A nie wiem. Jak szlepł? W Kosiarzu był Bogeyman, który nazywał się Szlepeł. Lubił chować się za drzwiami. Strach, który się przebranżowił. I like thief. Hmm.
I ona ma dziwne rogi, które wyglądają jakby kości takie zabawkowe dla psa, przyczepione do głowy. Albo zęby, które są porośnięte skórą. To jest smutne miejsce. So I guess you do die there. Czy ona pozwoliła mu umrzeć? Jednak śmierć ma dostęp do tego miejsca. Nie, że pewnie teraz przeteleportowała do innego miejsca. Pan Joe jest spoko. Sprząta po sobie? Mhm. Po sobie, po innych. Jest dobrze wychowane jak na banjo. Ale wyrobienie roboty do końca życia. Tak, albo właśnie do czasu, kiedy się zestarzeje, słuchając śmiechu. You do that banjo and play some music on yourself. Jesus. Mama jest naprawdę przerażająca. Totalnie. Ale hej, próbowała go umyć. Tak. Violet's talked about it. Koleś wygląda jakoś znajomo. Mam wrażenie, że znam jego zęby albo coś. Nie osoba, która już wykonywała ten zawód, ponieważ jest kobietą, najwyraźniej. Susan Sexist. Machają jej, stoją was plecami. Piękny happy end. Wszyscy możemy iść teraz do domu, mieć święta. Po sztucznym śniegu. To nie śnieg, to mąka. I brought you a present. Koszmar powraca. No. Luigi, Mario, we need you. Jestem ciekaw, czy to jest czubek faktycznej głowy konia, czy to jest sztuczny czubek głowy konia. Nie mów mi takich rzeczy. Bo to jest zawsze takie ujęcie, nie? Jak ktoś jest na koniu i zawsze jest to ujęcie tak, żeby nie było widać konia, a ludzie się poruszają tak góra dół, że niby jedziemy na koniu. Po czym jest oddalenie, że widzi, że kaskader biegnie i siedzi na koniu. Tak, żeby nie było widać twarzy, a na zbliżeniu ludzie się tak poruszają jak idioci. Magia kina Belle. To jest, potem też widać, że film jest tańszy swoją drogą. Są wilki, które są po prostu psami. Jest coś takiego, kiedy jeśli lubisz psy i znasz psy i w filmie jest pies, który atakuje kogoś, ale jeśli znasz psy, to wiesz, że on jest uśmiechnięty. Tak. Biegnie szczęśliwie do kogoś. Tak. Macha ogonkiem. Długo jej nie przekonywał. Pamiętałem z tej tą scenę, że długo ją przekonywał, żeby skoczyła na tego dzika.
Czy wilki szczekają, kiedy biegną? Czy wilki w ogóle nie szczekają, czy tylko warczą? Nie wiem, teraz potrzebuję... Nie są blisko do wilków. Mogli wziąć husky. Husky wygląda bardziej jak wilki. Wilki nie szczekają rzekomo. To są jakieś pradawne wilki może. You shall not pass. Jezus, jeden z nich wystawiał język. Jaki szczęśliwy. That was Moon Moon. God damn it, Moon Moon. You had one job. God damn it, Jerry. Oh. Ci cieszę z tyłu. Taki zadowolony. Już wiesz po prostu, że mieli te cztery psy i że nakręcili tę scenę kilka razy. I to jest scena, na której najmniejsza ilość psów wyglądała, jakby była szczęśliwa. No tu przynajmniej trzy szczekają. Są takie szczęśliwe. Nie! Też. Nie mogę. Przyłożyła mu z tego kija. Ale to są, te wilki to są audytorzy, nie? Nie ma to jak wyjść, kubka. Zrobić siebie bałwana do dobrego wejścia. On ma moc Wiedźmikołaja, teleportuje się poprzez bałwany. The light cycle. Potrzebuję zgłaśniać, jak jest jego głos, jest super. Niestety tylko w tym jednym filmie Ian Richardson podkładał śmierć. No, to był ponoć jego ostatni film, nie? Tak, niedługo po tym. Chyba tak bardzo szybko po tym, że w sensie jak wydali DVD, to na DVD była dodana już dedykacja dla niego. O. Chyba wiem, jakie to pytanie. Have you been naughty? A od kolejnego filmu, czy w sensie w kolejnym, w Kolorze Magii pod śmierć z powrotem podkłada Christopher Lee, który podkładał pod śmierć w kreskówkach. O. Dziwiłem się, że nie dali w ogóle żadnego żadnej sceny ze śmiercią w Koniach Postał. Miałem wrażenie, że tak. Że jakby w każdej książce Pratchetta jest śmierć chyba. No, nawet jak taki mały dowcip, nie? Zawsze gdzieś tam w pewnym momencie jest scena ze śmiercią, nawet jako właśnie takie a la cameo, nie? Tak. Ale zawsze jest. W Koniach Postał też nie było dużo. W Koniach Postał chyba była raz jedna scena, jak umierał jakiś golem. Ja nie jestem w stanie ci powiedzieć, czy na 100% w każdej książce jest scena ze śmiercią, ale wydaje mi się, że jest. Tak, bo zakładałbym, że jest. Przed chwilą zabiliście psy. Nie płacz teraz nad dzikiem. Ale dzik jest Wiedźmikołajem, a pies był przybranym audytorem, który jest chujem. Pies to pies. Powiedziałbym, że się wzruszyłem, ale mam, ale naścieknie mi z nosa. That's fine. He turned into a creepy man. Fajnymi dziarami. No. Ale ten film się robi dziwny na koniec.
Wyrosła mu broda, wyrosły mu ciuchy. Może ma sztuczną brodę. Może ma. Czy widzisz te druciki? Czy Susan dostaje coś w prezencie na koniec tego filmu? Tak. Rodziców. Dobre podziękowanie. It's enough. A czy śmierć dostaje coś w prezencie? Śmierć dostaje ład. No i lepszy kontakt ze swoją wnuczką. Ten dialog lubię. Tak, wiem o czym mówisz. Nie płacz, Konrad. Dialog robi dla mnie ten film, znaczy tą, całą tak. Tą opowieść, całą tą książkę. W sensie słuchałem tej książki tam ponownie, czy oglądałem, nie pamiętam, czy słuchałem książki, czy oglądałem film ponownie. Ale miałem autentyczne ciary w tym momencie. Ale oni mają ten chyba ten swój taki smażony pudding, nie? Ten black pudding. Tak, ale Albert jakby smaży wszystko. To równie dobrze może smażyć taki typowy pudding. Nie wiem, czy jadłem ten black pudding. Wydaje mi się, że... A to jest taki z krwią? Próbowałem tak. To jest chyba taki z... owies, jęczmień, tłuszcze i... świńska krew. Czyli basically taka kaszanka i u nich. Albo czarninka. Ponoć wszyscy... Monika mówiła, że wszyscy jej poprzedni chłopacy dostawali czarninę od jej dziadków. Ja nie dostałem. Czarnina nie jest wtedy, kiedy nie akceptują? Tak. Najwyraźniej zaakceptowali. Tak, albo nie wiem, zapomnieli o swoim zwyczaju. Wciąż jestem ciekaw, spróbowałbym kiedyś, bo wiesz. Bo lubię kaszankę. Kaszanka jest pyszna. Oh no, another ending. It's this guy. What is this? Letter to
Return of the King? What is this, a crossover episode? W ostatecznej scenie śmierć je ciastko. It is a special sword. Nie, patrz, jest w stanie uciąć główkę. Ktoś nie zostanie artystą teraz. Ktoś nie będzie umiał narysować poprawnie człowieka, bo nie będzie umiał narysować głowy. Zawsze głowa będzie za wielka. Tak powstały Funko Popy. Jak Tea Time w ogóle go widzi? Bo może, nie wiem. Zadajesz trudne pytania. Może jedno z jego oczu jest magiczne. It will be educational. And they will learn a valuable lesson. To jest dom, w którym najpotężniejszą bronią jest pogrzebacz. Szybko dzieci przychodzą, najwyraźniej siedziały z drzwiami. Tak, bo pilnowały, czy przyjdzie Mikołaj. Chociaż nie, czekaj, one widziały, widziały swojego tatę. Ojca, więc one wiedzą, że it's not working anymore. It's only a skeleton. I don't know about them skeletons. Ciasteczka. On nie może jak w tym cudem może robić ciasteczka. Zastanawiam się, czy fajniej by było, gdyby śmierć w tym filmie jakby poruszał szczęką. Chociaż chyba w Pratchetta było gdzieś powiedziane, że on jakby mówił tak, że słyszałeś głos w głowie niż słyszałeś. Nie, pasuje mi tak jak jest. Wydaje mi się, że mógłby być zrobiony odrobinę lepiej, ale jak, tak jak jest, jest całkiem niezły. Ja na tego typu produkcję to jest zajebiście. Gdyby miał trochę lepszą, na przykład poruszanie palcami, trochę lepsze takie rzeczy, takie szczegóły, to byłoby super, ale i tak jest ekstra. Yes, the poker! Ładnie. Yay, murder! Nie jest pierwszy raz, kiedy widzieli pobitego potwora. Fajnie, że z drugiego oka mu na ciemno płynie. Aczkolwiek podali mu trochę nierówno, bo płynie też łezka inaczej. Wciąga nosem. Dzieciak cieszy. Jej, murder! No bo to nie było mam plan, to było you've got this. Oh.
Ten film ma dużo zakończeń. W ogóle mówię, druga część jest trochę dłuższa, tak dłuży się bardziej niż pierwsza. Jest, muszą podomykać wszystkie wątki, więc tak to się dziwnie domyka. Efekt znikania mógłby być też ładniejszy. Więc tak po prostu opacity zjechane do zera. Szkoda, że nie zamienił się w taką malutką kuleczkę światła, którą śmierć zabrałby w oczodu. Oh boy, she said what she said before. I mean, he said. Czy to jest odpowiednik rózgi w tym świecie? Klei. Jest to oczywiście kartka świąteczna. Czy tam jest kawałek szynki wklejony w środek? Nie wiem, ale było wydrukowane coś w środku. A wynalazek druku był kilka książek później. Tak. Dopiero w prawdzie. Prawda się nazywa. O Jezus, ta mi się też strasznie podobała. Mam nadzieję, że ją czytałeś. Czytałem. Była bardzo, i bardzo dobra. I wyobrażałem sobie Martina Freemana w roli Williama Deward. Wyobrażałem sobie kogoś szczuplejszego. A lion can run around the world before truth can get its boots on. Zawsze bierzesz najszczuplejszych ludzi. Czy wszyscy to są talentem? Właśnie nie wiem, stary, co jest ze mną. Ja zawsze jak rysowałem postacie, zawsze wszystkie postacie moje były zajebiście chude. No właśnie, nie wiem. Poza kolonem. Mam wrażenie, że po prostu te postacie u Pratchetta są dla mnie takie ekstremalne, więc jeśli ktoś nie jest bardzo chudy, to jest albo muskularny jak Malhewa, albo gruby jak Kolon. One by świetnie po prostu się przekładały na animację. No. Gdzie te postacie mogłyby być bardziej odważnie zaprojektowane kształtem. To wygląda bardzo creepy. Tak, jest jak super. Jak na ostatni shot jest naprawdę bardzo creepy. Kiedy ktoś życzy ci wesołych świąt. Kiedy The Watch? W styczniu? Początek stycznia. Wydaje mi się, że 3 stycznia już. Interesujące. Jestem bardzo, nie wiem, sceptycznie nastawiony. Ale dobrze będzie zacząć tym rok. Zacząć czymś nowym. That looked fake. Udało mu się. Udało mu się, ale zobacz, zakrztusił się, żeby nie było, że papierosy są fajne. O rety. Banjo to jest pieska. O, jaki to fajny. Jest fajne, bo ponieważ jeszcze parę zakończeń powinniśmy dostać. Tak, jeszcze jedno. Jeszcze więcej zakończeń. O Jezus, ten film ma dużo zakończeń. Piesek uciekł. Nie, wrócił. Wrócił piesek. A co to? Zakończenie? Jeszcze jedno. Jeszcze Frodo się budzi. Jeszcze trzeba poskakać mu po łóżku. O, patrz. Dostaliśmy payoff do tego flashbacka. Zastanawiałeś się, dlaczego warto mieć flashback do tego, żeby do niego wrócić na koniec. Koniec. Okej.
I will give you that. Że koniec? Yes, I was right. This is the end. Ojej, fajnie, fajnie. Uważam, że nadal się broni ten film. Tak. Nie jest perfekcyjny. No, jest nie troszkę jest za to długi jednak wciąż, wciąż widać, że jest to produkcja telewizyjna. Tak, mógłby, dałoby się radę to skrócić. No, też nie pamiętam jak książka, ale kojarzę książki Pratchetta jako takie, które mają fajnie, fajny początek, zawiązanie, takie rozwinięcie prowadzące do finału i zakończenie i ciach. I wszystko jest takie bardzo sprawne. A tutaj druga część cała mi się bardzo dłużyła. Ale może dlatego, że słuchaliśmy mało dialogu. Bardzo możliwe. Bardzo możliwe, ale cały czas do przodu. Czy jest scena po napisach? Nie, nie ma sceny po napisach, bym wiedział. Nie, poza tym filmy telewizyjne chyba nie mają sceny po napisach, bo wchodzą reklamy w momencie, kiedy idą napisy. Nie? Bardzo często. Specjalnie przewinę, żeby zobaczyć, czy też nie ma jeszcze jednego zakończenia, ale nie ma jeszcze jednego zakończenia, więc jest cały. A teraz najwyraźniej jest dobry czas, żeby iść zjeść świąteczny obiad, tak? Tak, albo śniadanie, zależy kiedy kto to ogląda. Albo wesołego nowego roku, ponieważ ktoś to może oglądać z Sylwestra, nigdy nie wiesz. Tak, wesołego cokolwiek macie. Wszystkiego dobrego. I z okazji tego dnia, który to słuchacie. Tak, ciepłe życzenia od nas w Szwingu. I widzimy się, słyszymy najprawdopodobniej w przyszłym roku. Tak, za rok. Ha, 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 ha. Laughter. To cześć, mówili do was z Wrocławia Konrad Okoński i Robert Ciński. Cześć.